dzisiaj rano, powiem ci szczerze, wstałem i odpaliłem swoje social media. I tam jeden z portali napisał: Magda spędziła noc z Olekiem. Tak, spędziłam noc, ale nie noc, tylko gadaliśmy. Nic więcej się nie działo. Czyli się jednak nie wyspałaś? Nie wyspałam się, to tylko z tego względu, że gadaliśmy chyba 4 godziny, czy 3, czy 4, więc już nawet nie mieliśmy siły kontynuować tych rozmów. Będziemy nadal je kontynuować. Nic więcej się nie działo, jeszcze nadal nie jestem gotowa. Muszę najpierw go bliżej poznać i zobaczyć, czy to uczucie jest prawdziwe. Więc mam nadzieję, że jest. Mam jeszcze tutaj jego wisiorek, więc zobaczymy. No właśnie chciałem tak zwrócić na niego uwagę, ale też chciałem powiedzieć, że Olek zaraz po wyjściu z domu Wielkiego Brata umówił się z twoimi znajomymi, żeby ich poznać. Tak. To w ogóle było takie super cudowne. To jest mega plus. Myślę, że już chciał właśnie tą barierę taką przekroczyć. Więc tak, to o tym też dyskutowaliśmy. Więc trzymam kciuki, że wszystko się ułoży. A czy obgadaliście kwestię tych nominacji? Bo powiem ci szczerze, ja do tego momentu nie rozumiem troszeczkę, dlaczego on jeszcze to zrobił. Właśnie nie do końca, to wszystko jest jasne. Myślę, że w najbliższych godzinach lub dniach się wyjaśni. Także jeszcze musimy trochę obgadać. Jest, myślę, dużo tego wszystkiego.